byliście grzeczni, bo w naszym studiu super niania. Dzień dobry, Dorota Zawadzka. Teraz już na pewno będziemy. Dzień dobry, pani Doroto. Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej teraz wystartował, od 11 minut już trwa. Czy to jest normalna sytuacja, kiedy rodzice denerwują się bardziej niż dzieci? Niestety tak. Tak było, jest i pewnie niestety jeszcze długo będzie. Zawsze uspokajam rodziców, bo dzieciaki są zwykle spokojne. To my przenosimy na nie swój stres, lęki, że nie pójdą do tej szkoły i nie zrobią takiej kariery, jaką my byśmy chcieli. Odpuścić im trochę i wszystko będzie dobrze. To wczoraj taka jedna uczennica, reporter poszedł przed szkołę Radia Z i zapytał, jak się czujesz przed egzaminem. Powiedziała, spoko, nie zdam. Luz. Tak. Młodzi ludzie podchodzą do tego, myślę, dużo bardziej naturalnie. Jeżeli cokolwiek robili i nie spali na lekcjach i nie wagarowali, to myślę, że nie powinni mieć z tym specjalnego problemu. Oczywiście ta panika przed dzisiejszym egzaminem, czyli tym z przedmiotów ścisłych opartych głównie na matematyce, jest zdecydowanie większa niż wczoraj, bo ciągle się boję matematyki. Polska szkoła ciągle fatalnie niestety uczy matematyki, no ale może to się zmieni. No, ale może nie uczy. Ale błąd, nie wiem, czy pani słyszała o błędzie w zadaniu. Polskim. Też pokazują, że przed polskim też trzeba mieć troszeczkę tremę. Ale błędy się zawsze zdarzają, no każdemu z nas, więc to też nie ma co robić. No ktoś to oczywiście powinien sprawdzić, ktoś nie dopatrzył, ale ja bym tam... A podoba się pani ten system testowy, który uczy jednak takiej głębokiej analizy i uczy detalu, a często pomija rzeczy głębsze? Nie mamy czasu, żebym powiedziała, co na ten temat myślę. Średnio mi się podoba, aczkolwiek no, swoje zalety też oczywiście ma. Ma więcej, moim zdaniem, ma więcej wad. Egzaminy po szkole podstawowej, które się tam egzaminem nazywa, po podstawówce, po gimnazjum i potem matura. To jeszcze nic w porównaniu z tym, co się dzieje na studiach, jak studenci przychodzą i muszą od A do D coś pisać. Ja kiedyś taki egzamin zrobiłam swoim studentom. Poprosiłam, żeby pisali 25 cyferek, a potem losowo dopasowali od A do D. Kto zdał, to zdał, bo to na tej samej zasadzie troszeczkę jest. Troszkę losowości. No ze względu na stację, w której jesteśmy, wolałbym od A do Z, ale dobrze. Każdy popełnia błędy? Mówiliśmy o złych rzeczach. Od A do Z byłoby o dobrych, tak? Dobrze. Między innymi błędy popełniła też Dorota Zawadzka w swoim życiu, o czym jest w jej nowej książce. Tak, Dorota Zawadzka, jak została nianią Polaków. Możemy przyjść na nianiu? No trudno, no. Potem porozmawiamy. Nianiu, tutaj jest 7 rozdziałów, każdy jest pytaniem, to może zamiast kontynuować dalej ten wywiad, ja skorzystam z tych pytań. Jak super niania wychowuje cudze dzieci? Powtarzam zawsze, że nie wychowuję cudzych. Tutaj jakiś taki troszeczkę błąd się wkradł. Ja uczę rodziców, jak mają to robić ze swoimi dziećmi. Ja się tam nie wtrącam, jak niektórzy mówią, żeby nie było za bardzo w relacje. Natomiast pokazuję rodzicowi, co może zrobić, żeby było lepiej przede wszystkim jego dziecku, ale też i w rodzinie. Ja nie tresuję, nie wychowuję, nie nagradzam, nie karam. Każdy może to sobie zrobić po swojemu, według jakichś tam wskazówek. No, nie tylko moich, bo ja oczywiście jestem taką tubą. No. Trochę wymyśliłam, ale większość przeczytałam i nauczyłam się. Pozostałe 6 dużych pytań w książce. Tego książkę możecie również dostać już, od nas. To już po rozmowie jesteśmy o książce? No, super. Może, tak nie, się denerwowałam, że będą takie trudne pytania. To może jeszcze jedno. Jak super niania odnalazła... Nie, wróć. Jak super niania rozpala emocje? O. No to już jest wasz problem, jak ja rozpalam emocje. Ja się specjalnie rozpalaniem emocji nie rajcuję i czasami mnie śmieszy to, co się wokół mnie dzieje, bo ja ani nie jestem specjalnie osobą, która się pojawia w mediach. Nie mam mnie w telewizji już od roku, no poza własnym programem i czasem TVN24. Nie chadzam na otwarcia butików, nie mierzę butów i nie robię różnych dziwnych rzeczy, po prostu mnie to irytuje. Czytam taki wywiad z Wojtkiem Manem, z panem Wojciechem Manem, przepraszam. Który, no ale tak o nim mówią, który właśnie też o tym mówi, to jest dla mnie zdumiewające, więc ja nie jestem celebrytą, nie chcę być. Robię co robię, jeżdżę po szkołach, przyjmuję zaproszenia, mam bardzo dużo spotkań w szkołach z rodzicami, z dzieciakami, z nauczycielami i to jest moje życie. Radio